Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia Tok FM jest Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam. Czy na zbliżającym się szczycie NATO w Warszawie o coś będziemy jeszcze walczyć, czy właściwie wszystko już jest ustalone? Ostateczne decyzje zostaną podjęte prawdopodobnie podczas pierwszej sesji, która się odbędzie w piątek w godzinach popołudniowych, aczkolwiek negocjacje, jak pani redaktor doskonale wie, trwały od wielu miesięcy. I właściwie większość spraw, o które walczyliśmy, które były naszymi priorytetami, mam nadzieję, a nawet przekonanie, że osiągniemy to, na czym nam najbardziej zależało, czyli mówiąc górnolotnie, na wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, na tym, żeby NATO weszło w końcu do Polski, tak jak mówił wielokrotnie pan prezydent Duda, używając takiej frazy, że my weszliśmy do NATO, ale NATO jeszcze do końca faktycznie, realnie do Polski nie weszło. Mowa jest o tych czterech batalionach w Polsce i w krajach bałtyckich, ale też chodzi o pewną zmianę retoryki, mentalności państw członkowskich sojuszu, żeby NATO stało się tą organizacją, którą było wiele lat temu. Organizacją skupioną przede wszystkim na obronie własnego terytorium, bazującą na zasadzie lojalności i solidarności między partnerami. Ale prezydent miał większe ambicje, to znaczy chodziło o to, żeby unieważnić akt stanowiący NATO-Rosja z 1997 roku, który zawiera zobowiązanie, że na terenach nowych członków nie można rozmieszczać sił sojuszu. Istnieje spór między członkami NATO na temat właśnie tego dokumentu. Z 1997 roku, pamiętajmy, że został on podpisany jeszcze za czasów prezydentury Borysa Jelcyna, którego stosunek do NATO czy szeroko rozumianego Zachodu był zupełnie inny niż stosunek obecnego prezydenta Rosji. Wtedy rzeczywiście wydawało się, że NATO jest w stanie nawiązać współpracę z Rosją. I to nawet na poziomie militarnym. Potem dosyć szybko te mrzonki zostały rozwiane, więc ten dokument w takim sensie geopolitycznym rzeczywiście stracił rację bytu. Natomiast w sensie prawnym oczywiście nie, ponieważ trudno jest dzisiaj udowodnić, że Rosja złamała te zobowiązania, które zostały zapisane w tym dokumencie. Nie sposób z kolei z punktu widzenia Rosji udowodnić, że NATO łamie ten dokument, prawda, rozmieszczając nie na stałej zasadzie, tylko na zasadzie rotacyjnej swoje wojska w nowych krajach członkowskich NATO. Więc ten dokument z jednej strony możemy twierdzić i zarzucać Rosji, że złamała te zobowiązania, zajmując Krym i wysyłając swoje wojska na wschodnią Ukrainę, ale jakby rozmowa na temat tego dokumentu, tak zwanego aktu założycielskiego Rosja-NATO jest w tym momencie dużo mniej istotna. Najważniejsze jest to, żeby NATO niezależnie od tego... Ale ma pan poczucie, że NATO jest takie nazbyt zachowawcze w stosunku do Rosji? Ma pan takie zdanie? NATO jako organizacja nie. Być może niektórzy członkowie NATO. Na tym polega właśnie największy dzisiaj problem sojuszu, co słyszeliśmy raptem kilka tygodni temu z ust niektórych polityków zachodnich, którzy twierdzili, że ćwiczenia Anaconda, które odbywały się w Polsce, to jest takie potrząsanie szabelką i zupełnie niepotrzebne drażnienie Rosji. Głos zupełnie niepotrzebny, zaskakujący. Ale Frank Walter Steinmeier został bardzo skrytykowany przez media. Nie tylko przez media, ale proszę zwrócić uwagę, że jednak wydaje się, że się pogłębia spór. Znaczy nie moją rolą jest oczywiście ocenianie wewnętrznej polityki niemieckiej, ale pozwolę sobie na stwierdzenie, że chyba pogłębia się spór między ministrem spraw zagranicznych Niemiec a panią kanclerz, czego dowodem jest kolejny konflikt wokół tego słynnego już dokumentu dziewięciostronicowego zarysowującego wizję Unii Europejskiej, podpisanego przez pana Steinmeiera i ministra spraw zagranicznych Francji Jean-Marc Ayrault, od którego dokumentu Angela Merkel de facto się odcięła wręcz ostentacyjnie, więc... To chyba dobrze dla nas. Musimy dążyć do tego, żeby sojusz nie był, sojusz północnoatlantycki, nie był wyłącznie paktem, sojuszem polityków i wojskowych, nie był sojuszem prezydentów, premierów i ministrów, ale żeby był sojuszem rzeczywistym państw. Żeby znów wrócić do tego związku państw, które łączą pewne wspólne zasady, wartości. Panie dyrektorze, ale nie martwi pana, że Siergiej Szojgu, szef rosyjskiego MON-u, ogłosił, że właśnie w odpowiedzi na agresywne, oczywiście cudzysłów, działania sojuszu Rosja wyśle dwie dywizje pancerne.
My będziemy mieć jedną, to oni wyślą tak, dwie. Przypomnę, że rosyjscy politycy najwyższego szczebla za każdym razem, kiedy NATO podejmuje taką, a nie inną decyzję na temat wzmocnienia swojej wschodniej flanki, kiedy Finlandia mówi o tym, że być może kiedyś przystąpi do NATO, kiedy Duńczycy mówią o swoim zaangażowaniu większym w tę czy inną operację NATO, to za każdym razem te kraje są zastraszane tak naprawdę przez rosyjskich przywódców. Tu nie chodzi wyłącznie o krytykę, nie chodzi o zwykły konflikt dyplomatyczny. Rosja od dłuższego czasu stosuje zasadę zastraszania swoich sąsiadów de facto w Europie. I to jest najbardziej niepokojące. Rosja zresztą widać wyraźnie, że traci swoje wpływy ekonomiczne i niestety wydaje się, że czuje się trochę jako taki niedźwiedź zapędzony do narożnika i stąd te gwałtowne reakcje. To jest retoryka absolutnie niedopuszczalna, ale myślę, że państwa członkowskie NATO, najważniejsi politycy sojuszu już się do tego przyzwyczaili. Wiedzą doskonale, że więcej w tym rzeczywiście pustych gruźb, więcej buńczuczności niż realnych zagrożenia. Działań. Panie dyrektorze, chciałam porozmawiać o decyzji prezydenta, który odmówił nominacji sędziów, mimo że Krajowa Rada Sądownictwa takie wnioski złożyła. I główny zarzut jest taki, że nie było uzasadnienia tej decyzji. Na przykład jeden z sędziów zasłynął głównie tym, że nie uwzględnił wszystkich żądań Jarosława Kaczyńskiego w procesie z Januszem Palikotem. I może powstać takie wrażenie, że władza wykonawcza po prostu nie nagradza tych sędziów, którzy zrobili coś przeciwko tej władzy. W Gazecie Wyborczej pani Macierzystej ukazał się tekst Ewy Siedleckiej na ten temat, gdzie Ewa Siedlecka wymienia wszystkich tych sędziów wspomnianych przez panią. No i właśnie jeden sędzia tak, ale mówi miał pani ten proces Kaczyński-Palikot. Mówi pani o jednym z nich, a cała reszta jakby ich działalność nie miała specjalnie związku z taką czystą polityką, więc trudno im tutaj zarzucić, czy też prezydentowi zarzucić, że kierował się wyłącznie względami politycznymi. Jeżeli jakiś sędzia gdzieś, kiedyś, w jakimś procesie, w którym uczestniczył ten czy inny polityk PiSu. Ale jeżeli nie ma uzasadnienia decyzji, ale nie to może nie być wiemy, pani redaktor, uzasadnienia, ponieważ prezydent nie może zgodnie z prawem opiniować sędziów zgłaszanych przez Krajową Radę Sądownictwa, ale natomiast może odmówić ich powołania. I ale to przedstawiciele też władzy wykonawczej mogą zgłosić swoje zastrzeżenia już na etapie zgłaszania tych kandydatów, a to się nie stało, jak twierdził pan tutaj pan prezydent poseł nie może opiniować sędziów zgłaszanych przez Krajową ale Radę Sądownictwa. Ale mogą uczestnicy obrad Krajowej Rady Sądownictwa, tam są przedstawiciele władzy wykonawczej, mogli tam przedstawić swoje zastrzeżenia. Pani redaktor, to jest osobista prerogatywa prezydenta zapisana w Konstytucji. Pan prezydent może nie powoływać. Może powołać, ale nie musi powoływać sędziów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa. No tutaj trwa dyskusja, ale powiedzmy, że może. Ale może się odbyć. Nie boi się pan takiej sytuacji, że jest odrzucany sędzia dlatego, że wydał wyrok niezgodny z oczekiwaniami polityków rządzących? Ale to nie jest prawda, pani redaktor. Ten jeden przypadek wskazuje, że to prawda jednak. Może i wskazuje w pani mniemaniu, ale to nie jest prawda. To nie jest tak, że pan prezydent odmówił powołania tych sędziów z powodów politycznych. Panie dyrektorze, czy pan nie niepokoi się faktem, że w nowym planie premiera Morawieckiego nie jest jasno powiedziane, jak będą dzielone aktywa OFE pomiędzy obywateli? I być może jest tak, że wszyscy dostaną porówno. To znaczy, że ci, którzy oszczędzali w OFE na własny rachunek, sądzili, że to jest ich kapitał emerytalny, trochę zostaną wystawieni do wiatru. Czy pana to nie niepokoi? Ten program jest, widzę teraz wicepremiera Morawieckiego w gościu Poranka w telewizji TVP Info, który wyjaśnia szczegóły tego programu. Ja mam wrażenie, ale na to pytanie nie odpowiada właśnie ciągle. Dlatego, że ten program, mam wrażenie, nie jest do końca dopracowany. On jest i tak bardzo szczegółowy, jak na nasze polityczne obyczaje. No, ale to jest jednak kluczowe pytanie, które tak, obywatele kluczowe, sobie jestem, zadają. Tak, ale no, nie sądzę, żeby obywatele przy całym szacunku mieli aż tak głęboką wiedzę, żeby sobie zadawali tego typu pytań. To są ci, którzy zostali w OFE, zapewne to przez ekonomistów wiedzą, bo to była ich świadoma decyzja. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że głównym zapominamy o tym, że to działanie zapowiedziane w stosunku do OFE jest połączone z budową zupełnie nowego systemu oszczędzania przez Polaków, prawda? Kapitałowego oszczędzania. Te programy, które mają być realizowane między pracownikami i pracodawcami,
To jest pewna nowość w polskim systemie. To się panu nie podoba? Możemy, myślę, że tak. Myślę, że to trochę jest pan zmienił krok... poglądy, panie dyrektorze. Czy ma pani moje tweety tutaj wypisane z przeszłości? Tak, mam. Pisał pan tak. Rozpiszyć OFE i uratować własną skórę. Czy dzisiaj też by pan to powiedział o wicepremierze Morawieckim? Nie, nie powiedziałbym, na pewno nie powiedziałbym, że pan wicepremier Morawiecki zamierza w cudzysłowie rozpiszyć OFE. Proszę zwrócić uwagę, w istocie, że, tak, mówiąc zupełnie to poważnie, się skończy. Proszę zwrócić uwagę, że... A te przyszłe składki będą zarządzane przez instytucję państwową, co też zawsze pan krytykował. W pierwszym etapie, tak. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jest zasadnicza różnica między tą operacją, którą proponuje wicepremier Morawiecki, a choćby tą reformą, którą przeprowadziła Platforma 3 lata temu. Różnica polegająca na tym, że te pieniądze z OFE mają zostać przeznaczone na konta emerytalne w trzecim filarze, czyli jakby ma zostać wzmocniony trzeci filar, więc de facto z pieniędzy publicznych staną się prywatnymi pieniędzmi. Zupełnie odwrotnie niż w przypadku tamtej reformy Platformy Obywatelskiej. Zaznaczam, oczywiście ale to jest zarządzanymi program, przez instytucje państwowe, na przykład ale będą inwestować pieniędzmi, w kopalnie upadające. Na prywatnych kontach emerytalnych. Więc podkreślam raz jeszcze, to jest program, który jest rzeczywiście skomplikowany, ciekawy. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, na ile pomoże w uratowaniu naszego systemu emerytalnego i czy nasze... My pani przeczytała dzisiejsze komentarze w ludzi, którzy zajmują się od wielu lat ekonomią. Paweł Jabłoński w Rzeczypospolitej, komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej. To są komentarze bardzo wyważone. I to jest bardzo ciekawe. To znaczy, że nawet ci publicyści, którzy byli dosyć krytyczni, czy są wciąż krytyczni wobec rządu PiS, dostrzegają dużo plusów tego systemu, że to jest jednak próba zmiany tego systemu i uratowania systemu emerytalnego jako całości. Jeśli chodzi o dodatkowe oszczędzanie, to oczywiście, tak, te propozycje są ciekawe, tylko ja chcę zadać jedno panu pytanie, czy jeżeli to będzie ustawa, która będzie dzielić środki OFE porówno, czyli nie będzie respektować tego, że ktoś zbierał swój kapitał emerytalny, a prezydent pana zapyta, czy podpisywać taką ustawę, to co by pan odpowiedział? Myślę, że mnie akurat nie będzie się radził, czy taką ustawę podpisywać. Ale chciałabym poznać pańskie zdanie. Moje zdanie jest takie, że chyba trzeba będzie zróżnicować, ale naprawdę nie czuję się tutaj kompetentny, żeby radzić premierowi Morawieckiemu, jakie powinny być szczegółowe zapisy już w ostatecznym projekcie ustawy, czy też ustaw, bo pewnie powinien to być pakiet ustaw zmieniających ten system. Oczywiście, że z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej byłoby uczciwie, gdyby zostało wprowadzone pewne zróżnicowanie między właśnie wysokością tych składek. Jak pan ocenia wniosek o odwołanie Antoniego Macierewicza z funkcji szefa MON-u? Źle, szczególnie biorąc pod uwagę czas, w którym ten wniosek został złożony i w którym ma być głosowany. Jednak jesteśmy w przededniu szczytu NATO. Tego typu zachowania opozycji mnie dziwią. Podobnie jak ta zgłoszona przez Grzegorza Schetynę propozycja wprowadzenia do konstytucji możliwości odwołania prezydenta, tylko dlatego, ale zostańmy przy Macierewiczu, bo pan jako publicysta był bardzo krytyczny wobec Antoniego Macierewicza i jego działalności, między innymi ekspertów smoleńskich. Tak, no byłem nawet krytyczny wobec Andrzeja Dudy swego czasu, więc nie jest w tym nic nadzwyczajnego. Rzecz że jako polega publicysta na tym, że minister Macierewicz powtarzał, że Polska jest kompletnie bezbronna, że zastał siły zbrojne w ruinie i to było główną przyczyną krytyki. Chyba nie użył sformułowania. Nie użył sformułowania ruinie, ale że jest w ruinie. Ale taki był wydźwięk jego wypowiedzi. Czy to pana zdaniem było odpowiedzialne ze strony szefa MON? Ja zrozumiałem tę jego wypowiedź jako krytykę pewnych patologicznych zjawisk, z którymi niewątpliwie mamy do czynienia w polskiej armii. Różnych dziwnych przetargów, korupcji. To nie jest tak, że Polska Armia jest... A coś zostało udowodnione w tej sprawie? To nie jest tak, że Polska Armia jest ciałem nieskazitelnym. Pewnie nie zgodziłbym się ze stwierdzeniem, że Polska Armia jest w ruinie. Ja razem z prezydentem towarzyszyłem prezydentowi w ćwiczeniach Anaconda, które on obserwował i tam spotkaliśmy się z kilkoma generałami z krajów NATO. Jeden z nich, Amerykanin, stwierdził, że mógłby oddać swoich chłopców pod dowództwo polskiego oficera, nie ma z tym najmniejszego problemu. I to jest najważniejsze dzisiaj w NATO i w polskiej armii, że polska armia wreszcie jest w tej pierwszej lidze, jesteśmy profesjonalistami i to w kontekście szczytu NATO jest dużo ważniejsze niż to pochukiwanie opozycji dzisiaj w parlamencie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.